trzeba robić małymi krokami pewne działania. Pierwsze należałoby moim przekonaniem zrobić 2 czy 3 plany organizacji ruchu w sytuacji, kiedy jest bardzo duży ruch w Zakopanem, pewnie jest mniejszy ruch i w ogóle pozasezonowy. I wtedy byśmy mieli jakiś etap dochodzenia do tego, żeby Zakopane nie było obciążone bardzo właśnie samochodami. Natomiast w kolejności może wyniknąć sytuacja, że zrobimy tak zwane parkingi buforowe, o których się mówi od 20-30 lat. Natomiast rzucanie samych haseł, że jutro zamkniemy Zakopane, to wystraszymy turystów i tak dzisiaj wybierających inne miejsca.